Dzień dobry, piosenkę dzisiaj wykonaliśmy specjalnie od Adama dla ekipy PCDN z Wilanowa. Jeszcze raz pozdrawiamy go. Cześć wam wszystkim. Właśnie jesteśmy w Białymstoku, a tak naprawdę robimy zjazd z Białegostoku. Miałem dopiero co bilet. Słuchajcie, cena niby spadła o 5 zł, bo jeszcze 2 dni temu bilet kosztował z Warszawy do Białegostoku, z Białegostoku do Warszawy 42 zł, teraz kosztuje 37,10 zł, ale tak naprawdę to, słuchajcie, ceny podskoczyły od września z 30 zł 30 zł do 42, a obniżka zaledwie objęła trzecią podwyżkę. No już 42 w tym momencie nie płacimy, tylko 37,10 zł. A było przez dobre ponad 10 lat, a nawet dłużej, po 30 zł. Więc jest to różnica duża, wielka. Niestety miałem z taką wyspą, że jak się nie wyjedzie o godzinie 20:20, to już się stąd nigdy nie wyjedzie. Do 5 rano trzeba siedzieć w Białymstoku. Taka wyspa, wiecie, statek odpływa i zostajesz na wyspie jak głupi. Po prostu komunikacja jest beznadziejna. Cofnęliśmy się, za komuny było więcej, słuchajcie, więcej było połączeń niż w III Rzeczypospolitej zarządzanej przez złodziei od 89 roku. Rządzą nami złodzieje z żydowskiego nadania, z USA, a tak naprawdę nie z USA, tylko Grąbiecowo, to międzynarodówka bankierów. No, bankierami nie są Polacy, jak dobrze wiecie. No i taki mały przerywnik, mały, a to pusty, w tym momencie jest pusty. Pociąg jest pusty. No i bardzo dobrze. Pozdrawiam wszystkich internautów, w szczególności Eugeniusza Sendyckiego i ekipę Stronnictwa Narodowego, która teraz powinna mieć live'a żywca, no, ale nie wiem, jak to z tym żywcem. Ja mam nadzieję, że Eugeniusz w czwartek przyjedzie do Białegostoku, będzie fajna impreza, konkurs o Romanie Dmowskim. Narodowcy powinni się w takich miejscach pojawiać, nawet jeżeli to polityczni wrogowie nasi robią. Sława Wielkiej Polsce, na pochybę zdrajcom. Cześć.
powiedz, co cię tu czeka. Czy widzisz w sobie jeszcze człowieka? Pomyśl o sobie, bo czas ucieka. Znajdź sobie siłę, wracaj, nie zlekaj. Wracaj, nie zlekaj.